Jesteśmy właśnie w NFS Heat Studio na Androidzie, gdzie możemy sobie dostosować samochód. Aplikacja została udostępniona niedawno, dopiero co ludzie zaczęli ją pobierać. Ma mniej więcej jak 1000, no nieco ponad 1000 pobrań. I można tutaj swoje samochody tuningować. Jeśli połączymy sobie konto z naszym kontem na PC, no to będziemy mogli sobie te furki chyba odebrać. Ja sobie już połączyłem konto, więc wszystkie samochody, które sobie tutaj chyba stuninguję, pojawią mi się w mojej grze, mam nadzieję. Więc dobrze. I mamy kontener pierwszy. Potem po jakimś czasie pojawi chyba nam się następny kontener, który możemy sobie otworzyć. Odblokuje się 27 września, tak? No dobrze. Otwieramy pierwszy kontener i zobaczymy, co będziemy mieli tutaj do dyspozycji. No, powiem wam, że całkiem ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest grafika renderowana przez telefon, czy to było prerenderowane już. I tutaj mamy pojazdy, które możemy tuningować. Możemy chyba pobrać wszystkie. To pobieramy. Pobieramy w takim razie wszystkie i czy wszystkie będziemy mogli faktycznie przerobić? Możliwe, że ten tuning będzie dostępny później jakoś do pobrania w grze? Zobaczymy. Więc tak, jest tutaj Corvetta, Grand Sport, Nissan, BMW i8, Porsche, Fair Lady i Secret Car, który jest zablokowany obecnie. No to może zaczniemy sobie od... Kurde, nie wiem czego zacząć. Ciekawe, jakie będziemy mieli tutaj opcje do dyspozycji, szczerze mówiąc. Ładnie to dosyć wygląda i ciekawe jest to połączenie aplikacji z grą bezpośrednio, nie? No to może weźmy sobie Corvette. Weźmy sobie Corvette, widok można sobie obracać, jak zajebiście to wygląda. I tak, naklejki. Zobaczymy. Dodajemy detal. I teraz, moi drodzy, musimy coś poszukać specjalnego. Zaraz zobaczymy, czy to będzie. TFK jest. TFK. Tu są chyba naklejki z poprzednich NFS-ów i tak dalej. Tu mamy... Możemy sobie wszystkie... Stop thinking! Dobra. Moshi. Dużo jest tych naklejek, trzeba przyznać. I wszystkie można już sobie teraz nałożyć. Tu są jakieś kształty, tu są gradienty różne, jakieś można zrobić takiego zardzewiałego grata z tego chyba. Tu mamy chyba jakieś logotypy. Zdaje się. Hazard Company. Toolbox. Racing. Zilla. Tu są chyba... tu są chyba nazwy takich różnych marek, tuningowych, nietuningowych. Nazwy części i tak dalej, które można sobie zobaczyć. Kurde, tutaj części też. Jest tego sporo, nie? Będzie w czym wybierać, zdecydowanie. A tutaj co mamy? No i bardzo fajnie. Jest... tu są chyba naklejki innych youtuberów. Bardzo spoko to wygląda. Hard Times Zilla Influence. Nieźle. No dobra. I tutaj mamy flagi. Ok. I teraz tak. Czekaj. Aha. Tutaj możemy sobie zmienić. To tak jak... No weźmy sobie coś tam nałóżmy. Nie wiem. Flagę Polski. O. Aha. Tutaj nasze... Patrzcie. Fajnie się to nakłada. Da się to... Ło, jak się to fajnie palcami powiększa. I jakby możemy sobie nałożyć nasze... Spoko. Cyk, cyk. Okej. Okay. I nałożone. Dobra. Spoko. I teraz tak, wracamy sobie. No zobaczmy sobie chyba części, nie?
Możemy sobie oczywiście kolor też wymienić. Wszystko się... Tu mamy, o, saturację. Specyfikacje, co to jest? Wow. Spoko, ej, naprawdę dobrze to wygląda na telefonie. Carbon fiber, proszę bardzo. O, co to za... Co to jest? Chromowany. Nieźle. Możemy sobie różne odcienie tych kolorów wybierać. Kameleon. Nieźle, co? Kurde ty. Fajnie to można sobie tu ogarnąć. Przyciemnienie szyby. Tutaj sobie możemy kolor. No dobra, zrobiliśmy. Łatwo się to wszystko tutaj robi, powiem szczerze. No dobrze, i co my tu mamy? Wow! Oh shit! Ej, trochę tutaj będzie tego tuningu. Nie ma dużo tych części, ale może można je jakoś dostosować? Nie. Może będzie ich później więcej. Później więcej, bo tutaj na razie nic ciekawego nie ma. Lampy. Tutaj po prostu przyciemnienie jest, nic specjalnego. A tu, aha, tutaj nam się jakieś wloty zmieniają. Dobra. Progi. O, tutaj mamy jakieś poszerzenie. Tutaj klikam coś tą zębatkę, ale nic nie mogę zrobić dodatkowo. Z tyłu lampy. Okej. Aha, możemy sobie coś napisać. Nie, nie, nie. Dobra. Mamy dach. O, możemy sobie założyć dach. Proszę bardzo. Co tu jeszcze jest? Spoiler. Ło! Właśnie, będzie ten taki czaderski nowy spoiler. Nie ma. Nie, jakie wielkie. Też tego chyba nie można dostosować. Chyba jest limitowana ilość części tutaj. Takie podstawowe dosyć. Może akurat tego Chevroleta nie można za bardzo tuningować. Okej, ale bardzo łatwy jest ten tuning. W sensie szybko się to robi. O! Jezu, co to było? Jeez. Kto to wymyślił? O, shit. Dajmy takie rakiety z tyłu. I tutaj kuła możemy wymienić. Kurde, nie. O, dobra, felg będzie chyba dużo, co? Do wyboru. Tutaj mamy chyba wielkość. Ej. O. Zobaczcie na zaciski hamulcowe. Zobaczcie na zaciski hamulcowe i tarcze. Co to jest? Nie mogę powiększyć obrazu, ale chyba widzicie, o co chodzi, nie? Ta. No dobra, nie czepiajmy się szczegółów, kurde. Możemy sobie kolory wymienić. A, coś z oponami też można sobie porobić. No to chyba tylko takie naklejki, nie? Jep. I z przodu możemy sobie od razu dać ten. Bardzo prosto się tu tuninguje. Bardzo intuicyjne, trzeba przyznać. Okej, okay, lusterko. Maska. Na razie tylko jedna dostępna. Może ten samochód akurat tak ma. A, tu zderzak można wymienić jeszcze. Proszę bardzo. Może akurat ten samochód tak ma. Myślę, że stary Nissan będzie miał coś więcej do wyboru. Zaraz sobie to sprawdzimy. I chyba tyle. Aha, no i splitter. I zrobiony, zapisujemy. Aha, czekaj. Close. I tutaj mamy jeszcze, moglibyśmy naklejki porobić i tak dalej. Ale tu mamy jeszcze stance. Więc camber. Wow, fajnie się to robi, zobaczcie.
Z tyłu możemy zrobić camber. No i możemy oczywiście... O, średnioka gleba. Możemy oczywiście obniżyć. Ej, nawet dla kogoś, kto nie będzie grał w tego Need for Speed'a, to może być coś fajnego. Takie tunigowanie, nie? Ło! Nowy samochód mi się odblokował. Możemy zrobić fotę, tak? Cip. Jakiś samochód mi się odblokował. Co to jest za auto? Okej, nie wiem. Jup. A, i teraz możemy fotę sobie szczelić. Fotełę. Czyli faktycznie tak jak ten. Jakbyśmy robili fotę w grze, nie? Spoko. Dobra, wracamy. Idziemy do showroomu. Jakiś nowy samochód się odblokował. Nie wiem dlaczego. Czekaj. Gdzie to jest? Wszystkie samochody. O, okej, okay, tutaj jest. Co jest to? Unlock. Wolwiak. Mówcie na to, co chcecie. Ja, dla mnie to jest Volvo. Dobra. Myślicie, że Wolwiak będzie miał dużo opcji? Myślę, że tak. No to jest taki chyba okładkowy samochód tej odsłony. Więc tak. Proszę bardzo. Od razu stains. Cheap. Bardzo ładnie. I tak, części. To nas chyba najbardziej interesuje. Splitter. Tu chyba tu powinno być bardzo dużo części do wyboru. Okej. Okay. Lamperki. Tutaj właściwie kolor się zmienia tylko, nie? Poszerzenie. Cyk. Jaki próg! Okej. Okay. Tutaj coś takiego mamy. No dobra, dajmy to. Tylne lampy, spoko. Co tutaj wpisać? Nie da się. Dobra. Spoiler. O, co to jest? Jezu. Oh my god. Coś takiego. No i taki, delikatny, podoba mi się. Dyfuzor. Co to jest? Jezu, przesadzone te niektóre części są. Dajmy ten. To, aha, wydechy, tak? Te były kozackie. Teraz sobie je weźmiemy, tylko zobaczę, co tu jeszcze jest. Okej, okay, tutaj nie ma takich szalonych jak w korwecie. To co to jest? Aha, felgi. Tutaj możemy sobie wybrać coś tam. Au. Tutaj rozmiar. Jak z tymi hamulcami. Tutaj ta sama opcja, nie? Dajmy dużą felgę. Kolorek. Saturacja. Jasność. No, tutaj sporo opcji można zrobić, nie? Specyfik... O kurde, co? Tutaj też możemy sobie rodzaj koloru wybrać. Nice. Trochę ten tunik poszedł do przodu, jak spałem. Okej. Okay. Dawn. I opiórniczem. Z przodu takie felgi, z tyłu takie. Czekaj, bo ja chcę... Aha, to już zrobiłem. Chodźmy jeszcze w części. Splitter. Chodźmy do tych. Do właśnie, do felg. Z przodu zostawimy sobie takie normalne, fajne są.
Nawet w lusterku możemy mieć spoiler. Co to jest? What the fuck? Dobra, ma... What? Co to jest? Ej, hardcore. Jakie opcje? Kurde, co za fura? What the fuck? Dobra, możemy dodać ten samochód do showroomu. Możemy sobie widok przybliżyć, to jest maksymalne przybliżenie. Yes. Dobra, powracamy. No i mamy sobie jeszcze inne samochody do tuningowania. Chyba mamy ograniczoną ilość miejsc w garażu, nie? Więc warto być selektywnym co do tych samochodów. Ja podejrzewam, że to będzie wyglądało na tej zasadzie, że jakiś samochód sobie odblokujemy i tam będzie taka opcja, która będzie nas pytać, czy chcemy sobie zaakceptować ten tuning z, powiedzmy, aplikacji, który wcześniej zrobiliśmy, nie? I po prostu będziemy mogli to zaakceptować lub nie. Ciekawe, czy właśnie dodali jakieś nowe części, jeśli chodzi o tego Nissana. Bo w poprzednich częściach on miał dosyć sporo opcji do tuningu. Splitter. Lamperki. No tutaj też tylko kolorek zmieniamy, nie? Właśnie to nawet nie ma jakby nazwy. Nie wszystko jest odblokowane. Tu mamy pakiety poszerzenia. I tutaj zdecydowanie chyba... Zdecydowanie więcej tego jest, nie? Jezu, jaki próg! Ja pierdziot, jak z Undergrounda! Dobra, lamperki. Tutaj... Okej. Okay. Spoilery to jest w ogóle masakra, ale te lusterka ze spoilery to już mnie w ogóle... What? Czy każdy samochód musi mieć taki przesadzony spoiler? Ja pierdziele, biorę tego. Co to jest? Dyfuzor. Dajmy jakiś przesadzony. Dobra, zderzak. Aha, czekaj, to muszę... Wywalmy może dyfuzor. I zobaczmy. Żeby zobaczyć te wszystkie zderzaki z tyłu, nie? Dobra, dajmy to. Wydechy. Tutaj damy taki wystający, a co? Okej. No i felgi. Tutaj, a co to była za fajna felga? Dobra. Oho, właśnie o to mi chodziło. Co to, dragowa jakaś? Cyk. No i z przodu dajmy sobie jakąś totalnie inną. No i teraz mamy jeszcze lusterko. Marki Chidori. Maska. Nic nadzwyczajnego, nie? No i tyle chyba. Aha, wow. Ten przedni zderzak pierwszy był spo... Oho, shit! Co? Najbardziej mi się ten pierwszy podobał. Okej, okay, no i tyle. I skończyłem tuningować sobie tego. Co, znowu? Dobra. Możemy zdjęcie zrobić. Jakiś nowy, sekretny samochód mi się odblokował? Nie wiem, o co chodzi. Ale chyba im więcej tuningujemy, tym więcej samochodów mamy do dyspozycji? Tak to mam rozumieć?
Okej, okay, zobaczcie, teraz na miniaturkach mi się pojawiły jeszcze samochody stuningowane, prawda? Poczekajcie, a co mamy tutaj dalej? A, tutaj jeszcze mamy zablokowane. To jest jakby pierwszy kontener tych samochodów. Nie wiem, to chyba był jakiś bug, bo ja tutaj wszystkie samochody mam raczej odblokowane. Tak myślę. I tu mi się wbił jakiś poziom, zobaczcie, w górnym, nad moją głową. Nie? Activity Mirror. Monitor, ok. Dobra, pewnie w następnym kontenerze będzie następny samochód sekretny. Tam możemy sobie go odblokować, nie? Później. No i tutaj mamy sobie zdjęcia, które zrobiliśmy w aplikacji. Możemy sobie je przejrzeć. Pewnie one zapisują się też gdzieś tam na naszym telefonie. Tak sobie to wygląda. Tu możemy zaprosić znajomych, jakieś tam ustawienia mamy i tak dalej. No i tak to wygląda. Aplikacja do tuningowania samochodów. Możecie sobie już ją pobrać za darmo i tunigować furki. Ja sobie już stuningowałem 3 fury. Całkiem fajny ten Polestar, no. Korweta, mój pierwszy tuning korwety. Polestar chyba najlepiej mi wyszedł. No nic, zapraszam was na kolejne nowości z Need for Speed Heat. Trzymajcie się, na razie, pa pa.